Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Alan Wake 2. Chciałem się... A, dobra, wszystko już kumam. Dobra, idziemy znowu. Ej, co jest? Czemu przez chwilę nie było dźwięku? Czy to tak ma być? Dobra, wcielamy się, zobaczymy sobie tę cutscenkę. Muszę sobie... Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know, I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, man? Nah, just roll it. Jezus, jeśli tu będzie zapowiedź remake'a Maxa pierwszego. It was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp. Shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery. Dobra, liczyłem na coś innego, ale i tak. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Okej, okay, znowu budzimy się w studiu. Kurde, Alan, ty po prostu za dużo przysypiasz. Wszyscy już wyszli, zamiast wyjść se w świetle. Ale kurde, jeśli... To by był majstersztyk, nie? Gdyby oni tutaj rzucili właśnie zapowiedź, znaczy zapowiedź, jakiś taki, wiecie, powiedzmy taki teaserek Maxa Payne'a jedynki remake. Znaczy to ma być połączony remake, nie? Jezus Maria, no przecież i... Nie wiem, no... O, ja bym chyba... Piał z zachwytu, przepraszam. Nie, żebym już nie piał. Czekaj, gdzie tu... Aha, ja ostatnio chodziłem tu po tych wszystkich tych, nie? Ale tu się coś mogło pozmieniać. 6, 6, 5. No dobra, to już wiemy. Mr. Door. Coś tu jest. A to mieliśmy już ostatnio. Tego gościa z biura. Okej. 665. Co? Nie. Chyba, że to jest otwarte. Nie. No dobra. No, 665. A, 565. Okej. Okay. Czaję bazę. Znaczy tak mi się wydaje. Dobra.
A znowu mogłem pomyśleć o tym, żeby rozjaśnić tę grę. Chociaż kurde nie wiem, bo on ma dobrą paletę kolorów tak naprawdę. Znaczy paletę jasności może bardziej. Aczkolwiek miałem też taki monitor, który ciemne miejsca rozjaśnia, nie? Bez względu na to, jak one są wyświetlane. Więc... Natomiast mam, patrzę na ten podgląd. No to... Tak szczerze widzicie praktycznie tak samo, nie? Nawet ja mam wrażenie, że ja mam ciemniej niż wy. Więc w sumie spoko. Co najwyżej coś mogę przegapić. Dobra, nie podoba mi się. Tu znowu to coś nas napadnie. I ostatnio był to zgrzyt. O! Zgrzyt. Hello? O, pan Mopiasz. Ale ten, w tym, w Maxie 2 też był pan Mopiasz, nie? Tak w ogóle a propos remake'u Maxa 1, to będzie połączone. Jedynka z dwójką. Jak on zauważcie, jak on z paranoją otwiera te drzwi. Znaczy z paranoją, przepraszam. Z przerażeniem. Dobra, w tym kiblu nic nie ma. Zapewne niczego tu nie znajdę i nie ma czego tu szukać. Albo nie ma czego plądrować, ale... Nie wiem. Janitor's office. Mapa. Okej. Okej, czyli czaje, czyli Alan będzie cały czas w tym swoim koszmarze w leżu mroku, a Saga będzie. O! Alice mruch mroku, co to było? Okej. Wspomniał o lampie w kształcie anioła, okej. Coś tu mamy? Nie. No dobra, mamy tu mapę, fajnie. Okej, czyli to już jest bardziej otwarta lokacja. Zakładam, że mam iść tam, ale... Ale nie pójdę tam od razu. Okej. Tu potrzebuję klucza. Fajnie, czyli Alan siedzi w koszmarze i opowiada. Ciekawe, jak to będzie później, nie? No bo teraz, no to wiadomo, oni z nim siedzą i rozmawiają, ale jak to będzie później? Dobra, jesteśmy w swojej tej. Alan Wake, a to myśmy tu już byli w zasadzie, tak? Od samego początku. Tu? Możesz? Nie możesz. Możesz! Aha. Dobra, to jest to miejsce. No dobra, czyli muszę z nim pogadać, bo nigdzie indziej nie pójdę. Ah, Lorraine! There you are, Tom! Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Taki rzecz jeszcze zanim z nim pogadam. Nie macie wrażenia, że wszystko w tym koszmarze jest takie jakieś nieostre? Nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy to są opcje graficzne, bo widzicie, Ritzy jest nawet w porządku, nie? Ale to mam wrażenie, wszystko jest takie jakby... No nie wiem. Nie wiem. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs.
Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, yeah, but I got up like a man's a man, but a man with a tool makes two, Tom. And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Okej. Okay. Czy on mówi po szwedzku? W sensie, bo ja się nie znam nie, nie na tym języku. Ogólnie na językach z tej grupy. Natomiast te znaczki, które tam się pojawiały i te słowa wyglądały mi właśnie na ten. No, a wiem, że na pewno no, Remedy to jest ekipa ze Szwecji. Nie przepraszam, jakiej Szwecji? Kuźwa! Z Finlandii, fińskie studio jest to przecież, kurde. No jasne, no to wiadomo, że to nie jest jakoś daleko do Szwecji, ale ze sobą graniczą, natomiast no nie chciałbym, to tak jakby Czecha nazwać Słowakiem, nie? To można dostać w pysk, także uważajcie. O, światło tu mamy. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Wygląda trochę jak różdżka. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening my way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. To jest taki kliker, tylko trochę inny niż był w oryginale. O Jezus Maria. Jaka ta gra jest dużo lepsza niż jedynka. Pod każdym względem, nie? Ale zajebiście wykorzystuje elementy, które były w jedynce, nie? Naprawdę jestem impres jak cholera. Czekaj, co tu byliśmy? A tu mogę tak na odległość? Another surge from the lamp. I could use the glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Okej. Okay. Aha, ale tu... Czekaj. Ja się gubię w tym, jak to jest wszystko pokićkane. Myślałem, że coś ich tam znajdziemy. Dobra, i co? I zapewne teraz muszę zabrać tą lampę stąd. No, przydałoby się, nie? Czyli to jest kliker. Czy wychodzi, że Nightingale'owi chodziło o tego klikacza? Tak mi się wydaje, nie? Znaczy ogólnie, no, klikacz jest pożądanym itemem, bo służy przeciwko mrokowi, nie? Okej, okay, tu mogę sobie zapalić, a... Tu właśnie, są schody na górę. Jezus Maria Święta. Jeszcze ja się pogubię tu z tym wszystkim. Teraz ciekawi mnie, czy... czy są tutaj jakieś rzeczy takie, które warto by było zbierać albo szukać przynajmniej? Czy to nie ma opcji? A tu gdzie jestem? Okej. Co mam zrobić? Użyć światła, żeby się wydostać. Dobra, nie używają światła. Jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind.
twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral of the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Ej, kurde! To źle zrobiłem! To, żebym źle zrobił! Miałem iść tam, do tego światła. Okej, okay, pull this road, the mirror is a tape. A, to jest muzyczka. No, przykro mi, ale nie mogę tak za bardzo... Okej, okay, pisarska podróż. Pokazać muzyki, bo potem, wiecie, YouTube nie lubi takich rzeczy. A ja nie wiem, czy to są na tym... Na pewno są copyrighty, ale czasem nie karają. Dobra, anielska ma lampa. Dozorca chyba mnie znał, ale pomylił moje imię. Czy to ja go napisałem? Powiedział, że zostawiłem coś w piwnicy. Narzędzie do ucieczki. W piwnicy znalazłem pudełko na buty z lampą. Narzędziem do podpychania ciemności. Dobra, to w sumie wiemy, tak? Na ekranach zobaczyłem siebie pracującego w pokoju pisarza, oszalałego, ale to nie było to, co pisałem w tej chwili. Może to wizja przeszłości, o której zapomniałem. Lampa w pudełku otwiera drogę, pisarska podróż. Okej. Okay. Aha, czyli dalej wracamy sobie do tego. Ale, no co ciekawe, to Alan wyszedł z tego, nie? Wyciągnęliśmy go. Znaczy, no tak się wydaje, nie? Bo chyba to Bright Falls, na Bright Falls oddziałuje Jezioro Mroku, ale to co się tam wydarza jest jakby efektem działań, ale niekoniecznie, wiecie... No, co jest? Ale niekoniecznie... Aha... No dobra, chodźmy tam. O ile tam można zejść? Wejść? Tylko jak? I... No nie, bo tu jest ten pokój... Tak, tak, tu jest ten pokój. Jezus Maria, gdzie ja mam iść? Nic nie widzę. Nie przejmujcie się, że wy nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Nie, to chyba źle zrobiłem. Ej, bo u góry były. A! Te drzwi to może jednak... Co mam zrobić? Znajdź wyjście... Aha, te studia, no. Okej, zielone. No dobra, no ale to ja się tutaj cofam. A! I? Nie. Mogę mapę zobaczyć. Zmiana lampa nieaktywna, lampa aktywna. Aha, tu jest wyjście. O matko bosko, ta mapa to jest trochę jak ten. Jak w Control. W Control też nie czaiłem mapy, kurde. Żebym się tam gubił. No ale mam nadzieję, że teraz jak będę przechodził ją jeszcze raz, to będzie już lepiej. Dobra, weźmy sobie to. Czy idę w dobrym kierunku? Powiedzmy, że w dobrym. Dobra, stajmy sobie za klatką, weźmy sobie światło ze sobą. Aha, i gówno mi to daje. Okej. No to chwila. Jak mam się tu dostać, żeby tu się dostać? Pudełko na buty. Ej, to ja... Chwila. Nie, no ja muszę stąd wyleźć. Jezus Maria, zgubiłem się. Nie, czekaj.
Teraz pójdziemy sobie tu. Tu, tak jak było. Tu sobie to otworzymy. No. Tak. Teraz weźmiemy switchera. Idziemy na górę. I gdzie my jesteśmy tak właściwie? Jesteśmy tu, okej. To chodźmy tu wyżej. Ale tu nie mogę. Gdzie jest? Jak? Chwila. Dobra, a jeśli bym tu zapalił światło? Okej, bo tu nie ma ścieżki. A co się dzieje na górze? Ale to chyba nie oddziałuje na drzwi. No oczywiście, że nie. Kurde, ty no. I weź tu bądź mądry, człowieku. Chyba, że teraz zobaczę tu coś innego. O! Ale nie mam dostać lampki. Znaczy ja mam dwie lampy skąd wziąć? Skądś? No bo tutaj to ewidentnie nie mogę za wiele zrobić. Tutaj są schody tam. No teraz zejść na dół nie mogę. Dobra, weźmy to światło. A jeśli bym zamknął drzwi? Czy to mnie gdzieś przeniesie? Znaczy... No dobra, spróbujmy. No nie. Dobra, mamy lampkę. Spróbujmy jeszcze raz ten telewizor. Chociaż nie, bo one się wtedy wszystkie zapalały. A jeśli ja bym to zostawił tutaj? To czy coś się stanie? Dobra, zapalmy to. Widzicie, tu jest w ogóle zapis. Jest pytajnik. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No, Mateusz. O, jest pudełko na buty. Możesz przechowywać swoje przedmioty w pudełku na buty, ale możesz uzyskać dostęp do swoich przedmiotów przez dowolne pudełko na buty w leżu mroku. Okej. Okay. Tak w ogóle. Okej, okay, fajnie, mamy. Mimo że to ta saga zebrała. A to gdzie my jesteśmy? Tu! Nowy Jork? The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Old dinner. Matko boska, jakie to jest ładne, ale... Scratch, czyli zgrzycik. Close case, czyli Alex Casey. Hard Casey. Okej, wiemy, że to jest Nowy Jork. Wszystko fajnie. To musi być Nowy Jork. Caldera Street Plaza. Stacja kolejki. Dobra, odbierzmy. Scratch, return, spoon, rights. Hello? Hello, Wake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together.
Don't worry. I got it now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Subway pass, insert this way, this way up. Okay. Tak swoją drogą. To nieznany numer. Address unknown. Mocno się kojarzy z Maxem dwójeczką. Casey, initiation. Bilet na metro. Okay. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Okej. Okay. Są tu jakieś cienie. Plac przy Caldera Street. Dobra, rozejrzyjmy się, co tu jest. Co, o co tu chodzi w ogóle? I jeszcze jedno było nawiązanie, tylko już zacząłem gadać i oczywiście zapomniałem. Jak słyszałem, to ogarnęło mnie déjà vu, to... A, no wiem co, no przecież w pierwszym Maxie, jak się... Aha, to nie są kropki, że ja tu coś mogę zrobić, tak? W pierwszym Maxie, jak naznać pani narkotykiem, nie? W trzecim akcie. No to... też było, że właśnie dzwonił sam do siebie, nie? Max. To o, światło. Dawaj światło. Nie ma światła. Brak ładunku. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. No dobra. Ewidentnie trzeba iść tam, bo tam jest mocne światło. A tutaj... To tutaj się tak strasznie przerywa. Ja tak wolę się nie zbliżać do tych cieni, bo ja nie wiem, czy oni znienacka się na mnie nie rzucą. A tam jest telewizor. Ale bez światła też z nim nic nie zrobimy. Mamy znowu Cold Casey. There's no closing the door on past scenes. Ojku. There was a light at the end of the alley ahead. No wiem, że było światełko. Initiation. Cult of the... Wood? Co tam było? Ej! Widzicie ten znak? What the hell? We met at Doors show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. Looking into a murder. O kurwa. Come on, what? What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Matko Bosko, Max! Casey! Damn it! O nie, tu jest duch jego. To you.
This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. What? Co tu się dzieje? Dobra, tu mamy iść, bo mamy tego. Skąd to światło? Stąd. Tu mamy jakieś zapasy. Matko bosko, jakie to była piękna scena i Max, znaczy Max, Alex Casey ubrany dokładnie tak. What? Ubrany dokładnie w ten sposób, w jaki był ubrany w Maxie. Co tam jest? Tam nic nie ma. To do czego mnie doprowadzają te? Gdzie są te strzałeczki? Aha, to strzałeczka jest tutaj, że wychodzę tędy. Cult of the World. A, to tu jest Cult of the Wood. Dobra, tu zostawmy sobie światło. Idźmy dalej, skoro nie uda. O nie! Less the shadows block my way. Nie blokowały. Udało mi się przebiec. Aha, nic nie ma w tej uliczce. Nie. Idziemy. Zostaw, odwalta się. A nie, przebije się aż tak mocno. O! Dobra. Tu jest światło. No tak, wiem, że mógłbyś. Nie chcę się z nimi strzelać, bo szkoda amunicji. A tak było najprościej. No, tu coś możemy użyć. I could use the light to banish the shadows. Okej, ale. Aha, tu jest kolejne. Dobra, czyli. Ale czekaj, metro. Tylko chodzi o to nadziemne czy podziemne? Gdzie mam iść? No bo tu jest zmiana światła i tu jest stacja kolejki. Ja chyba tutaj mam się udać, nie? Gdzie mam iść? A, aby wejść na stację przy Caldera Street. Dobra, czyli ja chcę jeszcze pójść tam do góry. Tam coś może być. Okej. Nie mogę zabrać sobie światła. Ale mogę coś tu pozwiedzać. Może coś tu znajdę. Coś przydatnego. Ile mamy czasu? Jeszcze chwilkę. Dobrze. Matko boska, ale to było piękne, jak pojawił się Max w tym swoim płaszczu, z tym krawatem. O jejku, cudowne. No co, tu nic nie ma? Mogę wejść na górę? Mogę. No. Lost. Return. No nie gadajcie. O, tu coś jest. No. Wiedziałem. Dobra, mogę iść jeszcze do góry. No na pewno pójdę. Drown. Nie chcę być drown. Matko! Gdzie ja wyjdę? Nie. Odwalcie się. Pomyliliście mnie z kimś. Czekajcie, a gdzie ja wyszedłem? Okej, okay, tu. Tu trzeba pamiętać, że właśnie... Czas się nie zatrzymuje, jeśli ja jestem na tym. Dobra, wejdźmy sobie do góry. Jak będziemy schodzić, to wejdziemy tam do tego. Przepraszam, znowu mnie oko swędzi. Night Spring.
Co to jest? I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. Zimny dzień w piekle! Okej, okay, jest tu coś jeszcze? It's a cold day in hell. No dobra, ale uruchom echo. A to chyba jeszcze nie uruchomiłem w takim układzie, tak? A co tu mamy? Uruchom echo, podchodząc do niego pod odpowiednim kątem, no. A! Tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Oh. Bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling, and I never stopped drinking. Okej. Okay. A, opokój pisarza obecnie następny. A coś mi to ten? Nie, część druga Casey. Radio White Wake, zimny drop. Aha, Billboard. Okej, okay. Czyli to jest takie, że okej? Okay. A czy możesz zjeżdżać stąd? Nie możesz. Okej, okay, trzeba schodzić. To jest takie... Czemu tych duchów tu jest więcej? Dobra, chodźmy sobie tu. Na pewno nas nie znajdą. Zamknięte. O! No, bardzo ostrożnie, ale trzeba tu zobaczyć, czy tu coś nie leży. Nie leży. Mhm. O! Tutaj jest jakoś ten. Okej, okay, tu coś mamy. A, widzicie, Alan to w ogóle właśnie z rewolwerem chodzi. Dzisiaj tak jak było w jedyneczce, nie? Co tu mamy? Return. Scratch. Hello. Oh. Hey. You snuck up on me. O kurde ty, ciebie to ja się tu nie spodziewałem, stary. Czekaj, zaraz se ten... Leżę mroku? Co za leżę mroku? Gdzie to jest? A chyba ta część została tutaj odkryta, co? Well, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Zapamiętaj, byłem w kostnicy, miałem przekazać dowody FBI. Dor przeniósł mnie tutaj, do tego snu. Dlaczego? Dor? Kto, gdzie, dlaczego motyw, dlaczego ja? Fakty, uciekający czas, brak pamięci do tej pory, czy zawsze się tu zjawiałem, czy zapomnę, jak kiedyś się wydostanę, porwany kosmici, Dor, UFO, wielościany, sny, ja, ale nie ja, ludzie, których znam, ale są inni, rudowłosa kobieta. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map, if you want to take a look. Still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dor. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Znaczy, tak w sumie to już wszystko dobrałem od ciebie. A
Ale dobre! Nie spodziewałem się tego! Wow! Dobra. I am impressed. Trzeba sobie to grę dawkować. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Alan Wake 2. Widzimy się jutro. Pa, pa.